Siema, dzisiaj sobie zrobimy House Dungeona, czyli tak naprawdę endgame'ową mechanikę w Rossarku, jedną z kilku. A więc jeżeli chodzi o to, to jesteśmy aktualnie w Nordvernie. Tutaj, Nordvern. Mamy Vern Castle. No i tutaj mamy nasze House Dungeony. Więc do House Dungeonów możemy wejść ile razy chcemy, lecz mamy tylko dwa razy full loot. Tutaj to jest. Mamy stówkę tej aury i schodzi nam 50 po jednym wejściu, czyli mamy dwa wejścia daily, jeżeli chodzi o full loot. Później oczywiście, że jeszcze możemy farmić, coś tam nam wypada, z tego co wiem, to albo te kryształki. No i mamy tutaj różne trudności na różne item levele i tak dalej. W tym mieście mamy do 420 i później mamy tutaj aż do 1400 item levela. No i gdzie wiadomo, tutaj lecą najlepsze rzeczy, nie? No, tak więc pójdziemy sobie teraz no, tak naprawdę na najsłabszy House Dungeon, bo no mam jaki item level jaki mam, ale dzięki temu będziemy mogli przejść przez wszystkie House Dungeony razem po prostu. Także klikamy matchmaking, pyk, akceptujemy i widzimy się w środku. No i okej, jesteśmy już na tym House Dungeonie. Chodzi tu po prostu o to, że musimy zabijać te mobki. Po lewej mamy, tutaj mamy procent, tak jakby progresu, musimy zapełnić to kółko tutaj po lewej na 100%. No i co 5 minut zmienia nam się mapka. Raczej na zrobienie całego House Dungeona nie ma jakiegoś określonego czasu. I sobie bijemy. Jak widzicie, lecą Harmony Shardy, czyli tutaj te shardy do ulepszenia ekwipunku. Coś tam, expa też leci. Pyk. No, kolejne shardy, Guardian Stone, oczywiście, one też są do ulepszania ekwipunku. O, jednak szybciej nas przenosi na kolejną miejscówkę. A myślałem, że co 5 minut, no ale dobra, nieważne. Dobra, ja jeszcze nie klikam, bo wybijmy sobie te moby tutaj. Dobra, sobie trzy mapki. Okej, lecimy dalej na kolejną mapkę. I aktualnie mamy 20%, czyli jeszcze 80% musimy dobić. No, to widzimy się, jak będzie końcówka. Dobra, no i kolejny bosik zabity. A, bo to wygląda tak, że zabijamy tutaj bosika. Mamy teleport na kolejną mapkę. Aktualnie mamy 65%. Także jest szansa, że na tej mapce już to nawet zrobimy. Także zobaczymy, czy się uda. Dobra, 70% mamy zrobione aktualnie. Pyk. A, te moby wybuchają tutaj. Dobra, 77%. Ja to myślę, że na spokojnie już tutaj to zrobimy. Jeżeli chodzi o tego House Dungeona. Także dzisiaj będzie House Dungeon. Kolejnym razem będzie prawdopodobnie rajdzik jakiś. No i tam później zobaczymy co jeszcze, nie? Te mobki się zrespiły wcześniej, ale to jest bullshit. Jesteśmy tutaj, a mobki się zrespiły za nami, praktycznie na początku. Dobra, dobiegliśmy. Jeszcze dobijamy mobki. No, myślę, że jak jeszcze bosik będzie, to na spokojnie raczej damy radę sobie tutaj ubić wszystkie mobki, w sensie wbić 100%. Jeszcze chyba bosik powinien się pojawić. Naraz to jeszcze zobaczymy. Tak, no i mamy jakiegoś bosika, ale to nie jest jakiś tam główny bosik chyba. Dobra, 93% mamy. Pyk. No i tutaj mamy jakiegoś bosika niby, który też pada w pół sekundy. Dobra, mamy rajdzik zrobiony. Także gotowe, dostaliśmy jedną sztukę chyba za zakończenie samo. Jeżeli chodzi o Harmony Shardy to 386. Czyli tak naprawdę nie za wiele. O, dostałem jeszcze MVP. Fajnie. Czyli fajnie się udało. No dobra. I tu oczywiście możemy sobie wybrać kolejny poziom, ale ja już tego na razie nie będę robił. Także wychodzimy. No i co?
To był House Dungeon, to było na tyle. Widzimy się kolejnym razem.